Jesteśmy tutaj na prośbę przedstawicieli i Młodych Nowoczesnych, i Nowoczesnej, ale przede wszystkim pan poseł Witold Zembaczyński, który obecnie, dzisiaj pełni swoje obowiązki w Sejmie, wykonując mandat posła w związku z obradami, szczególnie na jego prośbę organizujemy tę konferencję. Dla pana posła Witolda Zembaczyńskiego bardzo ważna jest pozycja, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej. Dla pana posła bardzo ważna jest silna Europa i wiemy wspólnie o tym, że silna Europa to Europa zjednoczona, niepodzielona. Europa zjednoczona również z Polską w ramach wspólnoty europejskiej. Mili państwo, jeśli zauważymy sobie, spojrzymy na statystyki ekonomiczne w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, widzimy, że mamy duży, niższy rozwój gospodarczy, czyli spadek potencjału rozwoju gospodarczego, aniżeli byliby we wspólnocie Unii Europejskiej. Podobnie ma się to do Polski. Wszystkie analizy ekonomiczne mówią o tym, że Polska poza Unią Europejską rozwijałaby się dużo, dużo gorzej. Ponieważ mówię o tym wszystkim dlatego, aby złożyć apel. Apel do młodych ludzi, do młodego pokolenia. I składam ten apel w imieniu Młodych Nowoczesnych, w imieniu Partii Nowoczesnej i w imieniu naszego pokolenia. Składam apel, abyście wszyscy poszli na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w czerwcu. Ponieważ w związku z nastrojami, które obserwujemy, między innymi wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz, a raczej PiS-u, bo gdzie tu Prawo i Sprawiedliwość, oraz Konfederacji, widzimy, że są to opcje zdecydowanie albo mówiące o polexicie, albo o destabilizacji Unii Europejskiej od środka. No i widzimy to w związku z ich podróżami do Orbana i ich przyjaciół na Węgry. Jest to niezwykle niebezpieczne i to nie działa na korzyść Polski ani Unii Europejskiej, ale ta grupa osób, które będą opowiadać się za destabilizacją Unii Europejskiej oraz za polexitem, będzie niezwykle zdeterminowana do tego, aby pójść do urn w wyborach w czerwcu. I w 100% przyszłość Polski w Unii Europejskiej będzie zależeć od frekwencji wyborczej. Większość Polaków jest za Polską w Unii Europejskiej. Większość Polaków według sondaży się za tym opowiada. Więc proszę, pójdźcie w większości niezależnie od poglądów na wybory i oddajcie zgodnie z sercem swój głos. Możemy zauważyć właściwie niezbite fakty ekonomiczne związane z wpłatami, gdzie za każde wpłacone 1 euro otrzymujemy od Unii Europejskiej 3 euro, czyli trzy razy więcej dostaliśmy od Unii Europejskiej niż płaciliśmy. Zobaczmy porównanie infrastruktury dróg przed 2004 i po 2004. Niezwykły rozwój infrastruktury, rozbudowa autostrad oraz dróg ekspresowego ruchu. Możemy zauważyć diametralny wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce w związku z członkostwem w Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo oraz perspektywy stworzenia chociażby prokuratury europejskiej, która będzie stanowiła tarczę przeciwko łamaniu praworządności, z którym mieliśmy do czynienia podczas kadencji Zjednoczonej Prawicy. Będziemy o to walczyć zarówno pan poseł Witold Zembaczyński, zarówno pan minister Adam Szłapka, zarówno pan minister Radosław Sikorski, który zapowiedział zmianę w kierunku naszej polityki zagranicznej, która będzie opierać się na współpracy, a nie na podziałach. My młodzi przede wszystkim zależy nam na tym, aby wyjeżdżać chociażby w ramach Erasmusa, studiować do innych krajów, pracować w ramach wspólnego rynku, ale zależy nam też na niższych cenach w ramach chociażby wspólnego rynku, gdzie nie ma ceł i możemy chociażby budować domy po dużo niższych cenach, aniżeli byłoby to, gdybyśmy byli poza Unią Europejską.